Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę, jak wykonać prosty szalik do czapki, do której ostatnio również robiłam filmik. Obiecywałam, że będzie również wzór na szalik. U mnie jest to szalik taki zapinany, komin pod szyją za pomocą broszy, ale oczywiście tradycyjnie, tak jak większość ostatnio kominów, możecie je zrobić zawijając na głowie jak ósemkę. Wtedy trzeba dodać 50 oczek, w tym przypadku, gdy wełna 4 mm i druty 5 mm. Wykorzystuję również druty na żyłce, nabieram 150 oczek. Pierwsze dwa rzędy, tak jak w czapce, są to oczka prawe. Potem już wystarczy robić oczka prawe po prawej stronie, a po lewej lewe, czyli jersey zwykły przez 7 rzędów. Ja tutaj zrobiłam tak jak w czapce przez 10 rzędów, ale nie jest to konieczne. Ważne, żeby powstały takie paski robione jerseyem odwróconym, czyli oczka lewe po prawej stronie. Teraz właśnie, jak widzicie na filmiku, zaczynam taki pasek jerseyu odwróconego, czyli 4 rzędy oczek lewych po prawej stronie. U mnie tych pasków, jak widzicie, jest 7 sztuk, a w takim typowym kominie zszytym na boku, zakładanym przez głowę, zrobiłabym tych pasków nie więcej niż 6. Robótkę kończę jerseyem zwykłym. Tego jerseyu zwykłego mam 8 pasków, są to właśnie te paski wklęsłe. Dzięki takiej budowie całość szalika jest taka mięsista, gruba, cieplutka, a oprócz tego bardzo ładnie się prezentuje. Przy okazji zobaczcie, jak zakończyć robótkę. To bardzo proste, dwa oczka razem przeciągamy na prawo lub na lewo. To już zależy od tego, jak chcemy zakończyć. Przy tym należy pamiętać, żeby nie robić tego ściśle, bo nasza robótka wyjdzie bardzo nieładnie. Musimy mniej więcej wypośrodkować luz. Dzięki temu szalik będzie się układał naturalnie, elastycznie. Nie będzie ani rozwleczony, ani ściśnięty. Polecam dla lepszego efektu dać początek robótki na górę, kiedy zakładamy szalik, a końcówkę robótki dać na dół. I wtedy będzie wszystko bardzo dobrze wyglądać. Dzisiaj dziękuję pięknie za uwagę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Nowych widzów zachęcam gorąco do subskrybowania kanału. Zapraszam na kolejne filmy.